Wir wollen uns mit dem Johannesevangelium beschäftigen. I jako ten temat na dziś einen Vers aus Kapitel 1 lesen. Przeczytajmy jeden wiersz z pierwszego rozdziału. Vers 14. 14 wiersz. Ohne die Klammer. Habt ihr auch eine Klammer? Nein. Also, das ist und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Klammer nur, wenn das Wort mit dem gleichen Wunder unter uns von der Gnade sagt. Przeczytamy, tak jak w języku niemieckim, część tego wiersza jest w nawiasie, więc to pominiemy. 14 wiersz. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, pełne łaski i prawdy. Das Thema ist die Gnade und die Wahrheit offenbart in der Person des Herrn Jesus. Tematem jest łaska i prawda objawiona w Panu Jezusie. Und wir wollen an das Ende des Lebens des Herrn Jesus schauen. I zechciejmy spojrzeć na koniec życia Pana Jezusa. Und einige Begebenheiten oder Situationen zeigen, wo Gnade und Wahrheit sich immer in einem gleichen Verhältnis offenbart hat. I spójrzmy na takie sytuacje, gdzie łaska i prawda objawiały się w tych samych okolicznościach. Wir Menschen haben ja oft ein Problem, dass wir zu einem Extrem neigen. My ludzie mamy często ten problem, że skłaniamy się ku jakiemuś ekstremu. Aber Gott möchte auch für uns Ausgewogenheit, Gleichgewicht. Ale Bóg chce, byśmy byli wyważeni. Und das absolute Gleichgewicht, die absolute Ausgewogenheit finden wir bei dem Herrn Jesus. I to absolutne wyważenie możemy znaleźć u Pana Jezusa. Und wir gehen zur ersten Stelle in Johannes 18. I pierwsze miejsce przeczytajmy z Ewangelii Jana 18 rozdział. Johannes 18, Vers 5 bis 8. Od 5 do 8 wiersza. Odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego, rzekł do nich Jezus: Ja jestem, a stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał: Kogo szukacie? A oni odpowiedzieli Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Hier sehen wir die volle Gnade und Wahrheit offenbart in dem Herrn Jesus. Tutaj widzimy pełną łaskę i prawdę objawioną w Panu Jezusie. Die Reihenfolge ist nicht immer Gnade und Wahrheit. Ta kolejność nie zawsze jest łaska, potem prawda. Aber hier sehen wir, dass die Menschen, wir müssen uns das vorstellen, Garten Gethsemane. A tu widzimy, że ci ludzie, i musimy sobie to wyobrazić, ten ogród Getsemane. Nacht. Noc. Ungefähr 1000 Leute. Mniej więcej 1000 ludzi. Mit Schwertern, Stöcken und Fackeln. Którzy mają ze sobą miecze, włócznie i pochodnie. Und der Jesus sagt, wen sucht ihr? I Pan Jezus pyta ich, kogo szukacie? Und sie sagen Jesus den Nazareer. I oni odpowiadają Jezusa Nazareńskiego. Und der Jesus sagt die Wahrheit. I Pan Jezus tutaj mówi prawdę. Ich bin es. Ja jestem. Und wenn der Mensch in das Licht Gottes gestellt wird. A gdy człowiek jest postawiony w tym świetle Bożym. Dann sehen wir die Reaktion, sie fallen um. To widzimy tą reakcję natychmiastową. Oni padli. Die Wahrheit stellt uns in das Licht Gottes. Prawda stawia nas zawsze w świetle Bożym. Und wenn sie keine Auswirkung hat in unserem Leben, nur äußerlich. A gdy ona nie ma
nie oddziałuje na nasze życie, jest tylko zewnętrzna, dann gibt es keine Veränderung. To nie ma żadnej zmiany w nas. Wir sehen hier, die Menschen fallen zu Boden, aber ohne innere Veränderung. Tu widzimy, że oni padli na ziemię, ale bez jakiejkolwiek wewnętrznej zmiany. Und so möchte der Jesus schenken, wenn wir die Wahrheit offenbart bekommen von dem Herrn Jesus. I Pan Jezus chce nam to darować, że jeśli otrzymamy tą prawdę objawioną w Nim, dass es nicht nur eine äußere kurze Reaktion gibt, aby to nie była tylko taka zewnętrzna, krótka reakcja na moment, sondern eine wirkliche Veränderung in unseren Herzen. Ale by to było prawdziwa, by to była prawdziwa zmiana w naszym czy w naszych sercach. Aber dann kommt die gleiche Szene noch einmal. Ale widzimy potem tą samą scenę jeszcze raz. Normalerweise müssen die Menschen sich schämen, dass sie noch einmal fragen. I no, noch einmal kommen. W zasadzie to powinni się zawstydzić, że jeszcze raz przychodzą czy podchodzą. Die Situation war völlig klar, es ist der Sohn Gottes. Ta sytuacja była dla nich w pełni jasna, to jest Syn Boży. Aber der Jesus fragt noch einmal, wen sucht ihr? Ale Pan Jezus pyta ich raz jeszcze, kogo szukacie? Und jetzt sehen wir den Herrn Jesus, wie wir im Gebet auch gesagt haben, als den guten Hirten. I tutaj widzimy Pana Jezusa, tak jak to też wspomnieliśmy w modlitwie, jako tego dobrego pasterza. Er sagt, ich habe schon gesagt, ich bin es. On im mówi, ja już powiedziałem, że ja jestem. Aber jetzt kommt die Gnade vor uns. Ale teraz mamy łaskę przed nami. Er sagt jetzt noch etwas mehr als vorher. On tutaj mówi coś więcej niż poprzednio. Wenn ihr mich sucht, jeśli mnie szukacie, so lasst die Jünger gehen. To pozwólcie uczniom odejść. Das ist der Jesus voller Gnade und Wahrheit. To jest właśnie Pan Jezus pełen łaski i prawdy. Die Wahrheit gegenüber den Menschen klar gemacht. Ta prawda wobec ludzi została objawiona. Aber die Gnade gegenüber seinen Jüngern. Ale łaska wobec jego uczniów. Damit sie in Schutz wieder nach Hause gehen können. Aby oni mogli w tej ochronie odejść do domu. Der Jesus hat in Johannes 17 gesagt, keinen habe ich verloren, als nur den Sohn des Teufels oder so. Ja, Vers 12, Johannes 17, Vers 12. Jana 17, 12, Pan Jezus mówi, dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął prócz syna zatracenia. Möchten wir schon aus dieser ersten Szene für uns lernen? Z tej pierwszej sceny zechciejmy się nauczyć dla nas. Wahrheit ist wichtig. Prawda jest ważna. Aber Gnade auch. Ale łaska również. Und beides muss ausgewogen sein. I obie te rzeczy muszą być wyważone. Zrównoważone. Wir gehen jetzt etwas weiter in diesem Kapitel und lesen einmal Vers 34. Przejdźmy dalej do tego rozdziału i rozdziele i 34 wiersz przeczytamy. Und 34, 35 und Vers 37. 34, 35. Odpowiedział Jezus, czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? I 37 wiersz. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Vielleicht ist noch gut zu erwähnen. Może jeszcze dobrze jest wspomnieć. Die Stellen, die wir uns anschauen, że te miejsca, którymi się zajmujemy, finden wir fast alle nicht in den anderen Evangelien. Sie sind exklusiv bei Johannes. Praktycznie te rzeczy nie są wymienione u innych ewangelistów. One są, można by powiedzieć, takie wyjątkowo w tej Ewangelii zapisane.
Wir haben jetzt nicht Zeit, die Verschiedenheit von den Evangelien zu schauen. Nie mamy teraz czasu, by zajmować się tymi różnicami pomiędzy Ewangeliami. Aber Johannes hat ja als letztes geschrieben. Ale Jan napisał tą Ewangelię jako ostatni. Jetzt sind wir bei Pilatus. I teraz jesteśmy u Piłata. Und dem Verhör vor den Offiziellen. I w przesłuchaniu widzimy tą scenę przesłuchania przed tymi oficjalami, można by powiedzieć. Und es ist sehr interessant zu lesen, wie unruhig die Situation ist. Jest to bardzo ciekawe, by przyjrzeć się temu, jak ta sytuacja jest bardzo niespokojna. Die einzige Person, die ruhig ist, jedyną z osób, która jest spokojna w tej scenie, ist der Jesus. Jest Pan Jezus. Zählt einmal, wie oft Pilatus rein und raus gegangen ist in dem ganzen, ich glaube, 5 oder 6 Mal. Spróbujcie przeczytać i poszukać, ile razy Piłat wychodził tutaj w czasie tego przesłuchania. Jak dobrze pamiętam, to jest to 5 albo 6 razy. Aber der Herr Jesus ist ruhig. Ale Pan Jezus jest spokojny. Und er kommt jetzt auf Pilatus zu in voller Gnade. I on teraz wychodzi do Piłata w pełnej łasce. Er fragt den Pilatus. On pyta Piłata: Warum willst du wissen, dass ich ein König der Juden bin? Dlaczego chcesz wiedzieć, że jestem królem żydowskim? Ist es ein wirkliches Interesse aus deinem Herzen? Czy to naprawdę interesuje twoje serce? Oder ist es nur wegen des Verhörs? Albo pytasz tylko w związku z tym przesłuchaniem. Und zeigt die große Gnade des Herrn Jesus. I to pokazuje wielką łaskę Pana Jezusa. Er möchte gerne, obwohl die Situation ein Verhör ist, i on, pomimo że jesteśmy tutaj w czasie przesłuchania, möchte er gerne seine Gnade auch Pilatus offenbaren. To on chce swoją łaskę objawić też Piłatowi. Wenn ein echtes Interesse an der Person ist, jeśli ma się prawdziwe zainteresowanie daną osobą, wenn Pilatus wirklich den König der Juden kennenlernen möchte, gdyby ten Piłat naprawdę chciał poznać tego króla żydowskiego, dann würde der Jesus es ihm wirklich zeigen. To Pan Jezus naprawdę pokazałby mu, wyjaśniłby mu to, czy wyjawił. Aber wir sehen hier sehr deutlich bei Pilatus, ale widzimy tutaj dokładnie co do Piłata, das war leider nicht der Fall. Że niestety tak nie było w jego przypadku. Und so konfrontiert er Pilatus jetzt mit der Wahrheit. I teraz on konfrontuje Piłata z prawdą. Der Jesus sagt in Vers 37, w 37 wierszu mówi Pan Jezus: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Na to się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Und dann kommt noch ein sehr wichtiger Nachsatz. I tu jest dodane jeszcze jedno bardzo ważne zdanie. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Wer ist gemeint? Wer ist heute Abend hier aus der Wahrheit? Kto tu jest, kogo tu ma Pan na myśli? Kto tu dzisiaj wieczorem jest z prawdy? I dieser Ausdruck aus der Wahrheit ist typisch für Johannes. I to wyrażenie kto z prawdy jest, jest to typowe wyrażenie dla Jana. Wir könnten sagen, man kann es auch gleichsetzen mit aus Gott geboren. Moglibyśmy to postawić na równi obok słów narodzony z Boga. Das bedeutet, wer ein Kind Gottes ist, wer bekehrt ist, ist aus der Wahrheit. To oznacza, że każdy, kto jest dzieckiem Bożym, kto jest nowo narodzony, jest z prawdy. Und das bedeutet auch, dass ein aus Gott geborener die Wahrheit gerne haben möchte. I to też oznacza, że każdy, kto jest z Boga narodzony, dąży do tej prawdy, chce tej prawdy. Das eine bedingt das andere. Jedno warunkuje drugie. Pilatus, wir sehen das im weiteren Verlauf, hat kein Interesse mehr an diesem Gespräch.
I zobaczymy to z dalszego przebiegu tej rozmowy, że Piłat zupełnie nie był zainteresowany tym tematem. Es ist eine tragische Figur an diesem Tag der Verhörung. I to można powiedzieć, że on jest tą tragiczną osobą w czasie tego przesłuchania. Er war nah bei dem Jesus, on był tak blisko Pana Jezusa, aber wahrscheinlich hat er nicht echt ist er nicht umgekehrt. Ale prawdopodobnie nigdy się nie nawrócił. Wir wollen eine dritte Szene anschauen. Spójrzmy na trzecie miejsce. Kapitel 19. 19 rozdział. Vers 25 bis 30. Od 25 wiersza. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleopasa i Maria Magdalena. Gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na prędki z oku gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Das ist die dritte Begebenheit, die wir heute Abend anschauen wollen. To jest ta trzecia okoliczność, którą chcemy się dzisiaj zająć. Wo der Jesus vor dem Tod ist. Gdy Pan Jezus jest przed śmiercią. Gleich wollen wir noch drei anschauen, wo der Jesus in Auferstehung ist. I za chwilkę przyjrzymy się jeszcze trzem sytuacjom, gdy Pan Jezus jest po zmartwychwstaniu. Welch eine wunderbare Situation jetzt am Kreuz von Golgatha. Jakaż cudowna sytuacja tutaj przed tym krzyżem na Golgocie. Immer wieder, wenn wir nach Golgatha schauen, ciągle na nowo, gdy patrzymy na Golgotę, bedeutet es für uns eine besondere Hochachtung. To oznacza to dla nas szczególnego rodzaju wartość. Es ist eine heilige Situation. Jest to święta sytuacja. Und Johannes erzählt uns, i Jan opowiada nam, wie der Jesus voller Gnade sich offenbart. Jak Pan Jezus pełen łaski się objawia. Hier sehen wir die Gnade darin, dass der Jesus nicht an sich denkt. Tutaj widzimy tą łaskę w tym, że Pan Jezus nie myśli o sobie, sondern er denkt an Maria, seine Mutter, ale on myśli o Marii, swojej matce, und an Johannes, den Jünger, den Jesus liebte. I o Janie, o tym uczniu, którego miłował Jezus. Da sehen wir die ganze Gnade des Herrn Jesus. I tu widzimy całą łaskę Pana Jezusa. Der Jesus sorgt für seine Mutter, seine leibliche Mutter. Pan Jezus troszczy się o swoją cielesną matkę. Und für den Jünger, den Jesus liebt. I troszczy się o tego ucznia, którego miłował. Aber wir sehen, dass dass Johannes in einer guten Verfassung war. Ale widzimy, że Jan był w tym dobrym charakterze czy w dobrym stanie. Der Jesus hat nicht gesagt, Maria muss jetzt bei dir wohnen. Pan Jezus nie powiedział, że Maria ma teraz zamieszkać u ciebie. Er nur gesagt, siehe, deine Mutter. On powiedział tylko, oto twoja matka. Zu Maria hat er gesagt, siehe, dein Sohn. A do Marii powiedział, oto syn twój. Man hätte auch sagen können, ja gut, was willst du jetzt mit mir damit sagen? I moglibyśmy powiedzieć, no dobra, no i co to ma dalej znaczyć? Ich denke an Psalm, ich glaube 32 ist es. Myślę, że w Psalmie 32 jest napisane. Da sagt Gott, er möchte uns nicht mit Zaum und Zügel wie mit einem Ross leiten. Psalm 32. Tam Bóg mówi, że on nie chce nas zmuszać. Vers 5, glaube ich, ist mit Zaum und Zügeln. Vers 8, also 9 ist Zaum und Zügeln und Vers 8 ist dann das, was ich meine. 8, 9 Vers.
Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść, będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Johannes war das, was wir in Vers 8 finden. Jan był właśnie tym, co czytaliśmy w wierszu 8 tego psalmu. Jezus richtet das Auge von Johannes auf ihn und er weiß sofort, was ist zu tun. Pan Jezus spogląda na niego i on w momencie wie, co należy uczynić. So ein Verhältnis wünscht sich Gott auch mit uns. I Bóg sobie życzy, abyśmy mieli taką społeczność z Nim. Auch wenn Eheleute sich gut verstehen, dann können sie sich mit den Augen leiten. Również i gdy w małżeństwie tak jest, że małżonkowie dobrze się rozumieją, to wzrokiem potrafią, można tak powiedzieć, sobą kierować. Und hier ist es eben so, dass wir einen Ausdruck noch etwas anschauen müssen. I tutaj jest jeszcze jedno wyrażenie, któremu musimy się przyjrzeć. Den Jünger, den er liebte. Uczeń, którego miłował. Ich weiß nicht, wie ihr ob ihr oft schon über diesen Vers über diese Bezeichnung nachgedacht habt. Nie wiem, czy zastanawialiście się już nad tym określeniem. Als ich ein Kind war, gdy byłem dzieckiem, habe ich immer gedacht, Johannes wäre ein Angeber. Myślałem sobie, że Jan był tym takim. Er stellt sich hervor, er stellt sich in den Vordergrund. Który jakby zawsze był na przodzie, który zawsze tak jakby się forsował naprzód, chciał być na przodzie. Ale die Situation ist ja nicht, dass Johannes über seine Liebe zu mnie Jesus spricht. Ale tu jest ta sytuacja, że Jan nie mówi o swojej miłości do Pana Jezusa, sondern dass er sich bewusst ist, der Jesus liebt mich. Ale on jest tego świadomym, że to Pan Jezus mnie miłuje. Wenn wir uns alle mehr bewusst wären, gdybyśmy wszyscy byli bardziej tego świadomi, wer wir von Natur aus sind, kim my z natury jesteśmy, und dann wissen, der Jesus liebt mich, i potem wiemy, że Pan Jezus przecież mnie miłuje, es ist also genau umgekehrt. To jest dokładnie odwrotnie. Johannes nennt nicht seinen Namen. Jan nie wymienia swojego imienia. Er möchte nicht an sich denken. On nie chce myśleć o sobie. Sondern an die Liebe des Herrn Jesus. Ale o miłości Pana Jezusa. Und so war er ein Gefäß. I w ten sposób on był tym naczyniem. Was gerade die Briefe, Johannes Briefe und auch das Johannes Evangelium schreiben konnte. I co, który mógł napisać te listy i tą Ewangelię. Aber jetzt finden wir in direkter Verbindung die Wahrheit. Ale tutaj widzimy w tym bezpośrednim połączeniu prawdę. Es ist interessant, in Johannes finden wir nicht die drei Stunden der Finsternis so explizit. To jest też ciekawe, że te trzy godziny ciemności nie są w Ewangelii Jana tak wyeksponowane. Wir wollen nicht technisch sprechen über das Wort Gottes. Nie chcemy też w sposób techniczny mówić o Słowie Bożym. Aber zwischen Vers 27 und Vers 28 können wir an die drei Stunden der Finsternis denken. Ale pomiędzy wierszem 27 i 28 możemy pomyśleć o tych trzech godzinach ciemności. Jetzt wird die Wahrheit über Golgatha offenbart. I teraz jest objawiona ta prawda o Golgocie. Und der Jesus sagt ein Wort aus dem Alten Testament. I Pan Jezus wypowiada tutaj słowa ze Starego Testamentu. Mich dürstet. Pragnę. Und ich frag euch einmal, wo steht das im Alten Testament? I pytanie, gdzie to jest napisane w Starym Testamencie? Wo ist die Schrift erfüllt worden? Czym się to pismo wypełniło? Weil hier steht ja, der Jesus hat nicht gesprochen wegen der Leiden. Bo tutaj Pan Jezus nie mówił w związku z tymi cierpieniami. Sondern, damit die Schrift erfüllt würde. Ale aby się wypełniło pismo. Warum ist das so wichtig? Dlaczego jest to tak ważne? Weil wenn eine Schrift aus dem Alten Testament über den Herrn Jesus nicht erfüllt worden wäre. Ponieważ gdyby jedno jedyne pismo, czy to co zostało napisane w Starym Testamencie, nie zostało przez Pana Jezusa wykonane, wir könnten niemals sicher sein,
Nigdy nie moglibyśmy być pewni, dass alle Verheißungen über uns sich erfüllen. Że wszystkie te obietnice, które są wobec nas, będą wypełnione. Ist doch klar, oder? To jest przecież jasne, czyż nie? Wir sagen in Deutschland ein Sprichwort. My w niemieckim mamy przysłowie. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er auch die Wahrheit spricht. Es reimt sich bei uns. W niemieckim się to rymuje. Kto raz skłamie, temu się nie wierzy, nawet gdyby mówił samą prawdę. Und deswegen steht in den Evangelien immer wieder, damit die Schrift erfüllt würde. I dlatego zawsze czy często to widzimy w Ewangeliach, aby się to wyrażenie, aby się wypełniło pismo. Und wir schauen jetzt einmal in die Psalmen. Spójrzmy teraz do psalmów. Und wir werden sehen, es geht nicht um menschlichen Durst. I tu widzimy, że tu nie chodzi o, te, o to nasze ludzkie pragnienie picia. Psalm 42. 42 psalm. Mein Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Trzeci wiersz, pierwsza część. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Wir finden einen ähnlichen Vers in Psalm 63, Vers 2. W 63 psalmie, drugi wiersz, mamy podobne miejsce. Aber im Zusammenhang ist besonders Psalm 42 entscheidend. Ale w związku z tym miejscem decydującym jest ten psalm 42. Und jetzt sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir die Bibel genau lesen. I widzimy, jak to jest ważne, aby czytać Biblię dokładnie. Und warum ich gesagt habe, die drei Stunden der Finsternis sind hier zwischen gewesen. I dlaczego ja też powiedziałem, że te trzy godziny ciemności są tutaj pomiędzy tymi wierszami. Da war der Jesus von der Gemeinschaft mit Gott getrennt. W tych trzech godzinach Pan Jezus był rozłączony czy oddzielony od tej społeczności z Bogiem. Und die Wahrheit können die Menschen nicht verstehen. I tej prawdy ludzie nie są w stanie zrozumieć. Die Menschen denken, es wäre menschlicher Durst. Ludzie myśleli, że to było to ludzkie pragnienie, chciał się czegoś napić. Aber das ist nicht die Bedeutung von Vers 28. Ale to nie jest zupełnie to znaczenie wiersza 28. Es ist natürlich wahr, wir haben es gelesen in vielen Lexikon, dass ein Mensch am Kreuz Durst hat. I to jest też prawdą, że możemy to wyczytać w wielu książkach, że człowiek, który był ukrzyżowany, miał pragnienie napić się. Aber Johannes zeigt etwas, einen viel tieferen Punkt. Ale Jan pokazuje nam tutaj o wiele głębszy punkt. Und so sehen wir Gnade in Bezug auf die Menschen, die mit dem Jesus in Verbindung waren. I tu widzimy tą łaskę w związku z ludźmi, którzy byli z Panem powiązani. Aber auch die Wahrheit über das vollkommene Werk des Herrn Jesus in den drei Stunden der Finsternis. Ale i również tą prawdę w związku z tym dokonanym dziełem Pana Jezusa w tych trzech godzinach ciemności. Der Jesus sagt dann, es ist vollbracht. I Pan Jezus wypowiada potem ze słowa, wykonało się. Tetelestai ist ein Wort, es ist vollbracht. Tetelestai to jest jedno słowo, wykonało się. Und hier sehen wir wieder seine vollkommene Gottheit. I tu widzimy znowu jego doskonałą boskość. Er ist selber in den Tod gegangen. On sam wszedł w śmierć. Das kann nur einer, der das Leben beherrscht. To może uczynić tylko ten, który jest władcą życia. So wollen wir sehr genau lesen, wenn es um die Wahrheit über die Person des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha geht. Chcielibyśmy czytać dokładnie Słowo Boże, jeśli chodzi o osobę Pana Jezusa i też o Jego śmierć na Golgocie. Jetzt schauen wir noch den Herrn Jesus in Auferstehung an. I zobaczmy teraz Pana Jezusa w zmartwychwstaniu. Und lesen aus Kapitel 20, Vers 17 und 18. Z 20 rozdziału przeczytamy wiersze 17 i 18. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział.
wiederfinden wir, das ist ja das Thema Gnade und Wahrheit. I znowu to możemy widzieć, bo to jest nasz temat, łaska i prawda. Diesmal ist wieder die Wahrheit als erstes. Tutaj mamy w tym miejscu jako pierwszą prawdę. Der Jesus erklärt Maria, warum sie ihn nicht berühren darf. Pan Jezus wyjaśnia Marii, dlaczego nie może go dotknąć. Vielleicht habt ihr auch schon gedacht, das ist ein Widerspruch. Być może też mieliście takie myśli, że to jest coś sobie sprzecznego. In Matthäus 28, Mateusza 28, heißt es, ich weiß nicht den Vers gerade genau, dass die Frauen ihn berührten. Tam nie wiem dokładnie, który to jest wiersz, ale jest napisane, że te niewiasty go dotykały. Aber hier sagt der Jesus nein. Ale tutaj Pan Jezus mówi nie. Maria ist hier ein Bild von dem jüdischen Überrest. Maria tutaj jest obrazem tej żydowskiej resztki. Und sie wollte mit dem Herrn Jesus in Auferstehung genauso verfahren wie vorher, als er noch nicht gestorben war. I ona chciała z Panem Jezusem mieć taki związek, jaki miała przed Jego śmiercią. Und ich weiß nicht, wie es bei euch in der Übersetzung steht, bei uns steht, rühre mich nicht an. Man könnte eigentlich noch besser übersetzen, halte dich nicht an mir fest oder klammer dich nicht weiter an mich. Te słowa nie dotykaj mnie, dokładnie można by też przetłumaczyć jako nie chwytaj się mnie, nie bądź ze mnie jakby uczepiona, czy w jakiś sposób, żeby nie było tej relacji między mną a tobą. Der Jesus möchte uns jetzt in ein neues Verhältnis führen. Bo Pan Jezus chce nas teraz wprowadzić w nowy stosunek, w nową relację. Ein sehr guter Vers dazu ist 2 Korinther 5. Drugi dobry wytłumaczeniem tego jest 2 do Koryntian, 5 rozdział. Vers 16. 16 wiersz. Besonders zweite Hälfte, wenn wir Christus dem Fleisch nachgetan haben, kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Druga połowa tego wiersza. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Das ist die Offenbarung der Wahrheit. I tu jest objawienie tej prawdy. Und wir könnten fast meinen, es ist etwas hart gegenüber Maria. I my pewnie nieraz myśleliśmy, że to jest takie ostre, stanowcze wobec Marii. Maria hat am Grab gewartet, bis sie den Herrn Jesus findet. Ona przecież czekała u tego grobu, aż znajdzie Pana. Jetzt hat sie sich gefreut, der Jesus ist da. I teraz mogła się wreszcie ucieszyć. Jest, Pan Jezus jest. Und der Jesus sagt stop. A Pan Jezus mówi do niej stop. Aber wenn wir die Wahrheit richtig verstehen, ale jeśli dobrze rozumiemy tą prawdę, wird es niemals für uns eine harte Sache sein. To nigdy ta rzecz nie będzie dla nas ostrym postępowaniem Pana wobec Marii. Maria erfährt jetzt auch noch die Gnade Gottes. Bo Maria tutaj teraz doświadcza też łaski Bożej. Wir sind uns sicher, sie hat gehorcht, was der Jesus gesagt hat. I jesteśmy tego pewni, że ona była posłuszna Jego słowom. Sie hat nicht gesagt, egal. Nie powiedziała, no, obojętne. Sondern erfährt jetzt die Gnade des Herrn Jesus. Ale ona doświadcza teraz łaski Pana Jezusa. Und führt sie in eine höhere Beziehung ein. I on ją wprowadza na ten wyższy poziom. Wir finden hier jetzt offenbart gegenüber Maria das Geheimnis der Familie Gottes. I tutaj widzimy objawioną prawdę o rodzinie Bożej. Sie sagt, der Jesus sagt zu ihr, ich fahre auch zu meinem Vater und eurem Vater. Pan Jezus mówi, wstępuję do ojca mego i ojca waszego. Aber was sagt er vorher noch? Ale co mówi jeszcze wcześniej? Sage, geh hin zu meinen Brüdern. Idź do braci moich. Was ist das für ein Verhältnis? Cóż to jest za stosunek czy relacja? Wir würden niemals sagen, der Herr Jesus ist mein Bruder. My nigdy nie odważylibyśmy się powiedzieć, Pan Jezus jest moim bratem. Aber sie konnte ihn jetzt nicht mehr anrühren. Ona nie mogła go już więcej dotknąć.
Aber er sagt, in einem höheren geistlichen Verhältnis ist es jetzt noch viel enger, die Verbindung. Ale w tym duchowym, na tym duchowym, wyższym poziomie ten związek jest o wiele bliższy i bardziej zacieśniony. Wir sind jetzt in einer Familie Gottes. My jesteśmy teraz w tej rodzinie Bożej. Der Jesus nennt uns Brüder und Schwestern. Pan Jezus nazywa nas braćmi i siostrami. Sein Gott ist unser Gott. Jego Bóg jest naszym Bogiem. Sein Vater ist unser Vater. Jego Ojciec jest naszym Ojcem. Welch eine wunderbare Offenbarung seiner Gnade. Cóż za cudowne objawienie Jego łaski. Was macht Maria jetzt in Vers 18? I co czyni Maria w 18 wierszu? Die Reihenfolge ist jetzt sehr wichtig. Bardzo ważna jest tutaj kolejność. Sie sagt zuerst nicht, was der Jesus gesagt hat. Ona mówi najpierw nie to, co Pan Jezus powiedział. Sondern sie sagt zuerst, ich habe den Herrn gesehen. Ale mówi najpierw, widziałam Pana. Der Jesus ist der Geber aller Gaben. Pan Jezus jest dawcą wszelkich darów. Und dann spricht sie von dem, was er gegeben hat. I potem dopiero ona mówi o tym, co Pan jej dał. Das möchte er auch bei uns erreichen. I to chce Pan osiągnąć też u nas. Wenn ein Kind zu weiß, der Bruder, der gibt immer leckere Bonbons. Jeśli jakieś dziecko wie, że jakiś wujek czy brat daje, czy ma cukierki, dann geht es dahin, um ein Bonbon zu bekommen. To idzie do niego po to, by dostać tego cukierka. Aber nicht um den Bruder zu begrüßen oder die Schwester. Ale nie idzie do niego po to, żeby się z nim przywitać albo go pozdrowić. Und wir sind geistlich manchmal auch so. A my duchowo często też tacy jesteśmy. Wir wollen gerne den Segen. My chcemy chętnie to błogosławieństwo. Aber Gott möchte sich selbst offenbaren. Ale Bóg chce się sam nam objawić. Sie sagt zuerst, ich habe den Herrn gesehen. Ona mówi najpierw, ja widziałam Pana. Aber er hat auch noch etwas mitgegeben, Segen. Ale on dał coś jeszcze do tego, błogosławieństwo. Im weiteren Verlauf des Kapitels lesen wir aus Kapitel 20, Vers 27 bis 29. I z tego rozdziału przeczytajmy jeszcze wiersze 27 do 29. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. I daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój, rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Thomas war bei der ersten Zusammenkunft der Jünger mit dem Jesus nicht da. W czasie tego pierwszego zgromadzenia uczniów Pan Tomasza nie było wśród nich. Ich weiß nicht, ob vielleicht heute jemand auch fehlt. Nie wiem, może tutaj wśród nas też kogoś brakuje. Was sagen wir, wenn wir diese Person treffen? I cóż my powiemy, jeśli spotkamy taką osobę, której tutaj nie ma? Wo warst du? Gdzie byłeś? Oder warum hast du gefehlt? Albo dlaczego nie byłeś tutaj wieczorem? Was gibt es wichtigeres? Cóż jest ważniejszego, że cię tutaj nie było? Alles das sagen die Jünger nicht. Ale wszystkich tych rzeczy, tych pytań uczniowie nie zadają Tomaszowi. Die sagen zu Thomas nur, wir haben den Herrn gesehen. Oni do Tomasza mówią tylko, widzieliśmy Pana. Und das ist das, was alleine helfen kann. I to jest to, tylko to, co może pomóc. Ich möchte nur kurz einen Nebengedanken äußern. Chciałbym tutaj króciutko wyrazić taką myśl poboczną. Wie sprechen wir über die Zusammenkünfte? W jaki sposób my mówimy o naszych miejscach zgromadzenia? Sagen wir vielleicht, es war nicht schlimm, dass du nicht da warst, war nichts Besonderes. Czy mówimy czasem do kogoś, no w zasadzie to się nic wielkiego nie stało, że cię nie było, bo nic szczególnego dzisiaj nie było na zgromadzeniu, niczego szczególnego dzisiaj na zgromadzeniu nie było. Dann laden wir nicht gerade ein, zu der nächsten Zusammenkunft zu kommen. To takie słowa w zasadzie nie są zaproszeniem na to, by ktoś przyszedł na następne. Ich hoffe, wir kommen zusammen, damit wir den Herrn sehen. Ja myślę, że my się zbieramy po to, by widzieć Pana. Dass wir Erlebnisse machen, er ist da. Że możemy odczuwać to, czy mieć takie przeżycie, że Pan jest wśród nas. Und wir sehen,
Er hat ein Wort für Thomas. I widzimy, że Pan ma słowo dla Tomasza. Ist es nicht ein Herr voller Gnade? Czyż to nie jest Pan pełen łaski? Hätte er nicht sagen können, Thomas? Czyż Pan nie mógłby powiedzieć, Tomaszu? Nein, er sagt, komm. Nie, on mówi do niego, chodź tutaj. Er sollte den Finger wirklich in die Wunde des Herrn Jesus legen. On rzeczywiście miał swój palec włożyć w tą ranę Pana Jezusa. Er sollte tatsächlich sehen, ich bin es, der Jesus. On rzeczywiście miał się przekonać, że to ja jestem, Pan Jezus. Später sagt Johannes in seinem Brief, wir haben den Jesus angeschaut, wir haben ihn gehört und betastet. I później w swoich listach Jan mówi, myśmy Pana Jezusa widzieli, gesehen, gehört und betastet. Widzieli, słyszeli i dotykaliśmy Go. Es war kein Gespenst. To nie była jakaś zjawa. Wenn hier eine Person auf einmal durchhuscht, wir können nicht wissen, war es echt oder was war es. Jeśli tu by się coś przed nami przemknęło, to nie wiedzielibyśmy, czy to było prawdziwe, czy nie. Es war der Jesus, klar. To był Pan Jezus, to jest jasne. Aber in seiner Gnade sagt er, du kannst mich wirklich betasten, du kannst sehen, ich bin es. Ale w swojej łasce Pan mówi, naprawdę możesz mnie dotknąć, przekonać się, że to ja jestem. Das ist große Gnade. To jest wielka łaska. Aber jetzt kommt die Wahrheit. Ale teraz mamy prawdę. Er sagt zu ihm in Vers 29. 29. wiersz Pan mówi do niego. Glückselig die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Das ist die Offenbarung der Wahrheit. To jest objawienie tej prawdy. Wir leben durch Glauben, nicht durch Schauen. My żyjemy przez wiarę, a nie przez patrzenie. Die christliche Epoche ist gekennzeichnet nicht durch Schauen, sondern durch Glauben. Ta chrześcijańska epoka charakteryzuje się wiarą, a nie rzeczami widzialnymi. Petrus sagt zu den Empfängern seines Briefes, Piotr mówi do odbiorców swojego listu, dass wir den Herrn Jesus noch niemals gesehen haben. Że myśmy Pana Jezusa jeszcze nigdy nie widzieli. Niemand von uns. Nikt z nas. Und doch glauben wir. A jednak wierzymy. Aber nicht glauben könnte sein. Ale nie wierzymy w ten sposób. No, może i to może być. Sondern eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Ale jest to takie wielkie przekonanie o tych rzeczach, których się nie widzi. Und wie oft ist es auch in unserem Leben schon passiert? I jakże często zdarzyło się to w naszym życiu, dass Gott in seiner Gnade uns geholfen hat, że Bóg w swojej łasce nam pomógł, aber dass er uns dann auch sagt, eigentlich, ale że potem też i mówi do nas, w zasadzie, reicht aus, was ich gesagt habe. Powinno wystarczyć, czy wystarczy to, co ja powiedziałem. Kommen wir noch zu einer letzten Begebenheit. I jeszcze ostatnie miejsce. Und wir gehen ins Kapitel 21. 21. rozdział. Und wir wissen, die Jünger waren fischen gegangen. Wiemy, że tutaj uczniowie poszli łowić ryby. Und wenn wir am Anfang vom Kapitel lesen, gdy czytamy na początku tego rozdziału, dann sagt der Jesus, sagt Petrus, ich gehe fischen. Vers 3. To Piotr tutaj mówi w trzecim wierszu, idę łowić ryby. Aber am Ende, wenn ich richtig zähle, waren es 7 oder 8. Ale pod koniec, gdy dobrze policzę, to było ich 7 albo 8, którzy poszli z nim. Die auch mitgegangen sind. Und wenn wir, das ist etwas sehr ein ernstes Wort für uns. I to jest bardzo poważne słowo dla was. Wenn wir zum Beispiel mit Jugendlichen zusammen sind oder mit einer Gruppe. Jeśli my jesteśmy wspólnie razem, na przykład z młodzieżą albo w jakiejś innej grupie, dann entscheidet oft eine Person, was gemacht wird. To bardzo często zdarza się tak, że to jedna osoba decyduje o tym, co cała grupa robi. Pozytywnie? Pozytywnie? Oder negativ? Albo w sposób negatywny. Petrus hat nicht gesagt, kommt, wir wollen fischen gehen. Piotr nie mówi tutaj wcale do nich, chodźcie, pójdziemy łowić ryby.
Aber die Entscheidung von Petrus, ale to ta jego decyzja, hat alle anderen beeinflusst. Miała wielki wpływ na pozostałych. Und das ist eine große Verantwortung. I to jest wielka odpowiedzialność für Brüder, die eine Führung haben. Dla braci, którzy mają takie, czy prowadzą. Wie führe ich? In welche Richtung? Jak, w którym kierunku ja prowadzę, czy ja zmierzam? Aber jetzt stellt der Jesus diese Gruppe in das Licht Gottes und zeigt seine Wahrheit. Ale teraz Pan Jezus tą grupę tych uczniów stawia w świetle Słowa Bożego i pokazuje prawdę. Vers 5. Piąty wiersz. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. Jetzt offenbart das ganze Ergebnis von dem eigenen Weg. I teraz Pan objawia to, co ten wynik ich własnej samowolnej drogi. Wir haben hier Leute, die Experten waren auf dem Gebiet der Fischerei. A tutaj pamiętajmy, że mówimy o ludziach, którzy, można powiedzieć, jeśli chodzi o łowienie ryb, byli ekspertami w tej dziedzinie. Und sie kommen jetzt in das Licht Gottes, in die Wahrheit. I teraz oni są objawieni w świetle Bożym, w tej prawdzie. Gibt es etwas zu essen? Czy jest coś do jedzenia? Nein, null. Nie, nic, zero. Aber, und das ist wieder sehr schön zu sehen. Ale to jest bardzo piękne, móc to oglądać. Vers 9. Dziewiąty wiersz. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Der Herr Jesus in seiner Gnade, Pan Jezus w swojej łasce, hatte schon etwas vorbereitet. Przygotował coś. Er gibt Brot und Fisch, on daje chleb i rybę, und ein Kohlenfeuer, i ognisko. Obwohl die Jünger auf einem falschen Weg gewesen sind, mimo tego, że uczniowie byli na złej drodze, hat er ein Feuer angezündet, weil die Nacht in Israel kalt ist. To on rozniecił to ognisko, ponieważ te noce w Izraelu są bardzo chłodne. Um eine Atmosphäre der Wärme zu schaffen. Aby też stworzyć tą atmosferę tego ciepła. Das ist sehr wichtig für später, wenn er mit Petrus spricht, da wollen wir gleich nicht mehr drüber nachdenken. To jest też bardzo ważne dla tej rozmowy, którą on później prowadzi z Piotrem. Wir können davon sehr viel lernen. Bardzo wiele się z tego możemy uczyć. Wenn ich mit einem Bruder eine Sache besprechen muss, jeśli ja z jakimś bratem muszę omówić jakąś rzecz, dann können wir sehr viel lernen. To z tych miejsc możemy, z tego miejsca możemy się bardzo wiele nauczyć. Der Jesus spricht erst darüber, wenn Petrus warm geworden ist. Pan Jezus dopiero o tym zaczyna mówić, gdy Piotr się ogrzał. Und satt geworden ist. I nasycił. Und nicht zwischen Tür und Angel, sagen wir bei uns, so zwischendurch einmal. A nie tak, jakby to można powiedzieć, w przedpokoju z nim rozmawiał. Aber in Bezug auf das Thema Gnade und Wahrheit. Ale w związku z tym tematem łaski i prawdy. Erst die Wahrheit, sie haben nichts gefangen. Najpierw ta prawda, nic nie złowili. Aber dann die Gnade, ich öffne mein Herz. Ale potem łaska, ja otwieram moje serce dla was. Und warum Fisch und Brot? A dlaczego chleb i ryba? Wir können es geistlich anwenden auf... Możemy to duchowo zastosować do... Brot ist das, was unseren Hunger stillt. Do tego, że chleb to jest to, co syci nasz głód. Aber das reicht nicht aus. Ale to nie wystarcza. Wir brauchen auch eine Delikatesse. Ale potrzebujemy też tego smakołyku. Und das ist Fisch. I to jest właśnie ryba. Der Jesus in seiner Gnade öffnet sein Wort, um uns Nahrung zu geben. Pan Jezus w swojej łasce otwiera swoje słowo, by nam dać tego pokarmu. Aber er möchte auch, dass wir Geschmack finden an dem Wort Gottes. Ale on też chce, abyśmy się rozsmakowali w Słowie Bożym. Möchten wir uns mehr mit dem Herrn Jesus voller Gnade und Wahrheit beschäftigen? Chcielibyśmy się coraz więcej zajmować Panem Jezusem jako tym, który jest pełen łaski i prawdy. Es ist unser Herr, der für uns auf Golgatha gestorben ist. To jest nasz Pan, który dla nas zmarł na Golgocie.
und den wir bald von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. I którego wkrótce będziemy mogli oglądać twarzą w twarz. Vielen Dank.